Sprawa ukraińska, na Ukrainie teraz protesty się nasilają. Jest to jakiegoś rodzaju porażka dyplomacji. Unia Europejska działała za szybko i za mało i teraz zbieramy tego efekt. Pierwsze nasze zadanie to dzisiaj spróbować zastopować tę przemoc. To jest kwestia interwencji dyplomatycznej w Kijowie. Jest kwestia interwencji dyplomatycznej w Moskwie. Nie mam wątpliwości, że różne czynniki rosyjskie biorą w tym udział i trzeba wyraźnie wysłać sygnał na odpowiednim szczeblu. Znaczy myślę tutaj o przywódcach, nie nawet Unii, bo oni nie są może za często słuchani, ale państw unijnych najważniejszych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, że świat widzi, co się dzieje i ten warunek przerwania przemocy jest jednocześnie warunkiem dobrej współpracy w przyszłości. Ale czy tutaj, czy niektórzy nie myślą tak, że no to w pewnym momencie te siły porządkowe jakoś spadały się, być może już nie do końca rząd, prezydent pracują nad nimi, bo dzieją się tu rzeczy trochę na poziomie ekonomii. Wydaje mi się, że nie możemy trzymać takiego punktu widzenia. To jest tak, oczywiście kiedy powstaje taka sytuacja rewolucyjna, jest też ryzyko, że się urwą spod kontroli jakieś części aparatu władzy, tak faktycznie bywa, wojska, policji, berkutu i tak dalej, ale ostatecznie za całość ponosi odpowiedzialność rząd. A na wschodzie wiadomo, że jest duży wpływ Rosji, więc tak naprawdę trzeba pukać do tych, którzy realnie mają odpowiedzialność za sytuację. Nie wystarczą tutaj analityczne rozważania, że być może doszło do prowokacji. Tak, bez wątpienia. Na Ukrainie od wielu tygodni dochodzi do różnych prowokacji. Ale to nie zmienia faktu, że ktoś jednak za to odpowiada. A nie sądzą Państwo, że tutaj, bo może mają Państwo kontakt zapewne z opozycją, pan był na Majdanie przecież. Na Euromajdanie tak zwanym, rozmawiał z tymi liderami, poczuł tą całą atmosferę, wie jak tam jest, jak to wszystko się odbywa. No bo takie sceny są, gdzie woli ludzie są umowani, policja robi co chce, mimo że wcześniej była dymisja przecież osób odpowiedzialnych za nazwijmy to, te sprawy porządkowe. Dlatego mówię, że trzeba rozmawiać z osobami, które realnie odpowiadają za sytuację na Ukrainie i nie zasłaniać się tylko faktem, że ktoś na przykład nie panuje nad resortami siłowymi. Jeżeli dzisiaj na Ukrainie rząd nie panuje nad resortami siłowymi, to zawsze można spisać wybory. No, nie ma takiej możliwości, żeby dopuszczać do daleko idącego chaosu, śmierci kolejnych niewinnych osób i pocieszyć się, że nie wiadomo, kto za to odpowiada. Pan jest specjalistą spraw wschodnich. Czy w Europarlamencie jakieś kontakty są między wami? Wypracowujecie jakieś stanowisko, jakąś pomoc w zakresie tutaj polityki zagranicznej Unii Europejskiej? Ja kieruję w tej chwili, od 4 lat kieruję Komisją Parlamentarną Unia Europejska-Ukraina. Mamy stały kontakt z naszymi partnerami na Ukrainie. My oczywiście nie wykonujemy polityki Unii Europejskiej, to inne instytucje robią, pani Ashton, Komisja Europejska, ale mamy możliwość krytykowania, podsuwania pewnych pomysłów, oceniania i to robię nieustannie, jak państwo widzą. I zabiegam o większą aktywność instytucji europejskich. Dzisiaj ten kontakt też działa, jest potrzebny. To mi pozwala, też dzwonię do różnych osób decydujących na Ukrainie, mówię im, słuchajcie, trzeba pójść inną drogą, ale to konieczna jest interwencja dzisiaj na najwyższym szczeblu. Tutaj już nie ma czasu i to każdy dzień się liczy, każda godzina się liczy. No a jak tutaj w relacjach z opozycją ukraińską, co oni mówią, w jaki sposób przedstawiają, mają jakiś scenariusz, coś chcą w jakiś sposób działać? Wie pan, to znowu jest taki problem, że oczywiście wydaje mi się, że nasi przyjaciele po stronie opozycji z kolei nie sprawili się jako politycy najlepiej. Oni na początku sami radykalizowali ten tłum, mówiąc tłumowi zgromadzonemu na Majdanie, że powinien iść dalej w postulatach. A kiedy ludzie na Majdanie poszli dalej, bo zmarzli, bo nie było reakcji Unii Europejskiej, bo nie było reakcji władz na Ukrainie, to dzisiaj opozycja ma kłopot, żeby ten radykalizm powstrzymać. Tym niemniej nie ma innego wyjścia. Trzeba działać z opozycją tutaj, dlatego że oni mają reprezentację parlamentarną. W razie na przykład zmiany rządu, ich decyzja będzie bardzo ważna. Czyli można krytykować opozycję, ale nie można ich w tej chwili jakoś mechanicznie wymienić. To są po prostu ci ludzie, Kliczko, Jaceniuk, Tychny Bok, którzy za to ponoszą odpowiedzialność, powinni dostać wsparcie, ale za początek tych negocjacji, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, za początek tych manifestacji odpowiedzialność ponosi władza, która niespodziewanie zmieniła zdanie. No przecież to było tak, że jeszcze tydzień przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie było jasno mówione, że
Ukraina podpisała umowę stowarzyszenia. Ludzie wyszli na ulicę, bo się poczuli oszukani. Prawą przyczyną tego, co dzisiaj jest, jest błędna polityka władzy, a nie błędna polityka opozycji. No to duże państwo, co jeżeli nastąpi tam jakiś zapłon? No były już takie przykłady na ścianie wschodniej, gdzie sytuacja zaczynała być niesamowita. Mi się wydaje, że konieczna jest duża aktywność dyplomatyczna, to co powiedziałem. Czy Unia jest gotowa na coś takiego? Unia jest gotowa, tylko pytanie, czy chce. Czy my jesteśmy jako członek Unii w stanie zmotywować unijnych polityków i dyplomatów do bardziej aktywnego działania, żeby nie doszło do rozlewu krwi, wojny domowej. Ale nasz rząd musi też brać pod uwagę. Z bezpieczeństwem jest tak, bierzemy pod uwagę także wydarzenia, które mogą nastąpić na 2-3%, czyli małe prawdopodobieństwo. Ale uświadommy sobie, że to, co się w tej chwili dzieje w relacji na Ukrainie, jest największym kryzysem politycznym wokół naszych granic od odzyskania niepodległości. Czyli na poziomie planowania rządowego, takiego planowania kryzysowego, powinno się brać pod uwagę wszystkie warianty. Także wariant taki, że są przygotowywane transporty śpiworów, typowe humanitarne rozwiązania na wypadek zaostrzenia się konfliktu. Trzeba to brać pod uwagę.